dobry. Podano mu szampana. Jesteśmy w Luksemburgu. Przejdź po kempingu. W doborowym towarzystwie. Pokaż drugą stronę. Kemping nazywa się Kemping. Kemping. Kochel. Schauer. Może być. Wyjmiam koszulkę, bo jest kurwa tak gorąco, że moja koszulka z dzikiem parzy od sierści. No ale dostałem tekst z drugiego planu. Jest ciemna i parzy od sierści. Uciekliśmy w nocy z... Uciekliśmy. Ale jak tak będzie? Z Paryża, bo mimo tego, że była pierwsza w nocy, tam kurwa taki ruch, tylu murzynów i w ogóle, że uznałem, że w dupie, przepraszam, że Paryż nie zasługuje na nasze zwiedzanie. Więc wyjechaliśmy z Paryża w kierunku Luksemburga, w kierunku Polski. Dojechaliśmy za obwodnicę, już byłem taki zmęczony, że mówię, dobra, stajemy, stanęliśmy duży parking AVI, CPN-u, gdzie stało ciężarówki. Zaparkowaliśmy, poszli sobie spać. Ładne miejsca zrobione na jedzenie ze stolikami leśnymi, wśród drzewek. Stanęliśmy, zrobiliśmy śniadanko, zjedliśmy. Uznaliśmy, że idziemy pozwiedzać Luksemburg. Przyjechaliśmy do Luksemburga około godziny 14-15. Zrobiliśmy obiadek, młode ziemniaczki, skrzydełka kurczaczka, pałki, nóżki i kapusta zasmażana. Zjedliśmy i tak mnie znużyło, że ze swoją pierwszą żoną, Katarzyną pierwszą, to ja, położyłem się kimono. I to kimono jest, mamy w tym roku, dzięki zasłudze mojej, ja sam kupiłem, sam zamontowałem z synem i podłączyłem z synem moim pierwszym, pierworodnym, pierwszym synem. O innych nie wiem. Wcześniej to wszystko szło do morza, także to pierwszy syn. Klimę. I wjechaliśmy tu, podłączyliśmy się do luksemburskiego prądu. Pani dała nam taką przejściówkę, ja mówię, że mamy, bo mamy takie trzy przejściówki do prądu. A pani mówi, nie chłopie, to by się wydaje, że masz, u nas jest inaczej. Mówię, dobra, chuj, wzięliśmy taki kabelek z domowym córkami. Mówię do synka, dobra, synek, podłącz nasze. A to pierdolnie, a synek przychodzi po chwili, tato, kurwa, niby takie samo, a jednak nasze nie działa, nie wchodzi, nie ma prądu, nie działa. Dobra, i co? No wziąłem tą końcówkę do pani, od pani, podłączyłem, zajebiście. No i w ogóle fala upałów czytałem, że idzie z nad kurwa Afryki. Cały czas za nami kurwa idzie od tej Afryki ta fala upałów. No ale jest kurwa przesada, 35 stopni. Jesteśmy na kempingu, niby trochę w cieniu, niby nie, ale naprawdę 35 stopni. Jadąc tu, nawet mi się jaja, czułem spocenie na całym organizmie. Więc po tym śniadaniu, prysznic i tak na chwilę mówię się położyć. Chwila to zeszło 2 godziny, jak się położyłem. Teraz wstałem i na tą okoliczność we Francji kupiłem szampana. Pozwolę sobie go otworzyć przy was i pokazać, bo jednego wcześniej otworzyłem. Taki szampan wino masujące, musujące, masujące też. Pokażę wam, bo wczoraj kupiłem 3 takie szampany we francuskim sklepie z szampanami. Patrzcie, jest wszystko ładnie, pięknie. Koreczek zawijany, teraz ściągamy ten koreczek. Niby są te druciki.
tak jak i w drogim szampanie, i tanim ruskim szampanie, a tu się okazuje, że odkręcamy. Odkręcamy, jest nakrętka i nie ma wystrzału. No dobra, kochanie, spróbuj. Jest naprawdę niezły szampan. Kelnerze, podaj, daj mi zapalniczkę. Podaj mamie szampana. Staliśmy, przed chwilą staliśmy. Dziękuję ci. Fabian. Proszę, Fabianku, kochanie. Jesteś wspaniały. Staliśmy i uznaliśmy, że jedziemy do Luksemburga. Pani w informacji nam powiedziała, że staliśmy. Taki dobry. Dobry, nie? Dobry, naprawdę dobry jest. No weź pod uwagę dobroć szampana, smak wina musującego. Szymek, poddaj, dajcie. Szymek, spróbuj. Nie. No łyczka ma. Ja jestem bezalkoholikiem. Ja. Bezalkoholowy. Pani nam powiedziała, że trzeba iść parę minut do autobusu. Jak jesteśmy tu, ten autobus jest z Afryką. Więc jak jest z Afryką, jedziemy do Luksemburga. Minut 10-15 do samego centrum. Pozjedzamy i wrócimy na kemping. Ja powiem wam, że często bywamy na kempingach. Kemping Kockel Schauer. Luksemburg 22 Route de Betterburg. Nie mieszkałem, kurwa, na lepszym kempingu. Naprawdę. Nie ma tu, kurwa, szału, nie ma tu, kurwa, basenów, nie ma, kurwa, miliona ludzi. Kibelek czysty, papier w każdym. W kibelku gra muzyczka. Jest, kurwa, naprawdę... A! I 30 euro. 30 euro za dobę to nie jest najtaniej, gdzie mieszkaliśmy, ale to jest miejsce numer 2 czy 3 w cenniku, gdzie za 30 euro gdziekolwiek indziej gówno jest, kurwa, i to je, a nie ubikacje, nie prysznice, w których leci, kurwa, muzyczka, radyjko leci, czysto, ładnie, co chwilę sprzątane, pani w recepcji, cztery języki, cztery, a jest tak wytatuowana, że powiedzielibyście, że, kurwa, ona to nawet podstawówki nie skończyła. Zacząłem z nią, kurwa, po niemiecku, a skończyłem, kurwa, po włosku i francusku. Chodzi, kochanie, że ty też cztery języki znasz. Ja znam siedem. Więc nie, naprawdę, kemping na pięć gwiazdek, pięć gwiazdek. I jeżeli ktoś mi powie, że bo tu, kurwa, nie ma basenu, bo kurwa fontan i kurwa zjeżdżalni, no nie ma, no. Na kemping nie jedziemy po to, żeby mieć baseny, fontanny i zjeżdżalnie, bo po to się jedzie do Egiptu za 1000 zł na all inclusive, wpierdalając żaby. Nie, tam nie ma żab. Tam są sfinksy. Małe sfinksy jedzą. Dobra, pomijając. Kemping jest ok, naprawdę, w Luksemburgu, jeżeli ktoś chciałby pozwiedzać Luksemburg, ten kemping. Nie byłem na innym w Luksemburgu, no bo nie byłem, pierwszy raz jestem w Luksemburgu. Nie, kiedyś tam jakoś tak się przecinało ten Luksemburg, ale nigdy się nie było w Luksemburgu, ale naprawdę jest ok. Czysto, schludnie, prąd jest, klima działa. Nie, to taki dodatek niedopisany, ale naprawdę za 30 euro dzisiejsze czasy 140 zł. Jest super. Co jeszcze? To chyba tyle, no co, idziemy na Luksemburg. Gramy na pewno coś z Luksemburga. Państwo Luksemburg, miasto. Idziemy do miasta, do Luksemburga. Moja żona obiecała swojej sympatycznej koleżance czekoladę. Pozdrowienia dla Kaśki. Tak się, pozdrowienia dla Kaśki. Kaśki W. I nie wdowy po mężu, tylko W. Pozdrowienia dla Kaśki. Tak się zastanawiam, kurwa, no dobra, kupimy na bank zajebistą belgijską czekoladę, bez gadania. Tylko od razu, kurwa, Kaśka, weźmiemy plastikowy pojemnik, ściągniemy denko,
tą czekoladę wykruszymy, żeby zapełnić pojemnik do pełna, bo jak kurwa wrócimy na miejsce, to i tak wszystko będzie pływała. Po prostu byśmy na taką foremkę napełnioną czekoladą. Kurwa. Blok czekoladowy. Blok! I to nie będzie blok czekoladopodobny, jak było w PRL-u. Pokaż, jak jemy. Właśnie na kamerze było widać jego nogi, tylko tak latały, górę, dół. Tak, to jest inteligencja. To jest inteligencja mojego młodszego syna. Ale dzisiaj jeszcze nic takiego mega głupiego nie zrobił, jak podnoszenie nogi, czy kurwa wrzuć na luz. On składa krzesełka i on już wyjeżdża. Co, mamy parę minut do autobusu, tramwaju. Widać, że ludzie wracają z miasta. Pokaż Państwa. Ciepło im było, aż mi się koszulka klei. Ale ich żeś pokazał, za drzewami. Za Rawidą. Za Rawidą. Nie ciekawi. Ale co byś chciała, kurwa, ciekawych? To są turyści jak my. To co, ty się na czarno odjebałaś, zaraz ci się sukienka do dupki przyklei, kurwa, od potu, to będą no na ciebie. No to ja będę ciekawa wtedy. O tym mówię. O tym mówi mama. Myślę, że mama sobie tylko pogada, bo czy tak to się ze mną nie rozwiedzie. Chyba, że zostanie młodą wdówką. A biorąc pod uwagę, to młode wdostwo jest możliwe. Nie szkodzi, jak umrę, nie chcę życie układać. Co się cieszysz? Kurwa, jaka szczęśliwa. Pokaż, jaka szczęśliwa mamusia. To nie prawda. Dobra, rozłączamy się, zamykamy furę, chociaż myślę, że w Luksemburgu nie trzeba, ale zamkniemy. Idziemy, jeszcze szampana wypiję, bo jakoś tak po drzemce, po obiedniej, przy tej temperaturze, ale naprawdę klima w samochodzie jak stacjonarna, w OBM robi robotę. W zeszłym roku nie mieliśmy tej klimy. I wszystko robiło robotę, nawet to, że temperatura wody w zbiornikach miała po 30 stopni niepodgrzewanej. Była ciepła do prysznica bez różnicy, gdzie się było. Dobra, głupi temat. Idziemy do Luksemburga, na pewno nagramy jakiś filmik. Kemping dała takie zielone karty, check-in, check-out. Ten kemping. Będziecie w Luksemburgu, naprawdę nawet namiot wziąć, przyjedźcie sobie. Będzie zajebiście. Wszystkiego dobrego, hej. Luksemburg, idziemy do najlepszych knajp w Luksemburgu. Za jednego dolara zaznaczonego na Google. Nazywa się Fawi. Five Guys. Pięciu kolesi. Idziemy. Pięciu kolesi. Serwuje burgery, hot dogi, sandwicze, frytki, drinki, milkshake'i. Zobaczymy za chwilę. Five Guys sami robią frytki. Sami robią wszystko. Pan do zamówienia zapytał, co chcemy do każdego posiłku, hamburger czy cheeseburger, i pokazujesz palcem, co chcesz na kartce. Wygląda to dobrze, naprawdę dobrze. Ludzie się tak kręcą, mamy 92 zamówienie. Nie wiem, o której to otwarte, ale 92 paragony robi robotę. W papierowych torbach, Five Guys podpisane. Wszystko na oleju, na frytkach. Co jest pokazane? Pan da torebkę nakleja. Numer zamówienia. Tu. Takie jedzenie. Nie ma. Nie ma cebuli, bo ja zamówiłem to bez cebuli. Takie żarcie jest Five Guys. Old Dog. Old Dog ma nie wiem co, ale ma chyba wszystko. Jak wygląda, Szymon? Bo to odwróciłaś. Oj, dobra, wyciągnę. Centrum Luksemburga. Zjedliśmy Five Guys. Żarcie było dobre, a zobaczyliśmy, że to jest sieciówka amerykańska, ale dobre było. I na wejściu paleta oleju orzechowego. Wszystko smażą na oleju orzechowym. Widzieliśmy na sklepach. Mogłem wam sfilmować albo zdjęcie zrobić. Zdjęcia króla i królowej Luksemburga. Tu mamy mini wieżę Eiffla w centrum. Na filmie mruga, ale w rzeczywistości nie mruga. Naprawdę się pali cały czas. Takie do centrum.
ładne. Na obrzeżach jak dochodzi... Przeszliśmy całe Luksemburg, całą stolicę. Moja żona ma w plecaku więcej niż ja. Chciałem się z nią zamienić, ale co powiedziała? Że jestem twoim murzynem. A ja jestem właścicielem. Nie, to nie tak wygląda Luksemburg. Takie nie centrum wygląda tak. Spokój, cisza, domek, bliźniak, szeregowiec. O, szeregowiec. Tu coś niezabudowane, tam jak mijaliśmy jedną kamienicę, to były dwie z boku, jedną zburzyli, dwie z boku, takie przylegające, wyburzone, zabezpieczone siatkami. Dużo sprzętu w dole i budowali. Spokój, cisza. Śmieliśmy się, bo jechał Fiat 500, a za nim krok w krok dwa radiowozy z pewną obstawą, z bronią w środku, że może król jechał. Może tak, no co, pojechał się przejechać z Fiatem 500. Idziemy do naszego autobusu na kemping. Która godzina, bo dzwon bije? 20. Punkt 20. Generalnie spokój w Luksemburgu. Miasto czyste? Tak, tam gdzie widać. Generalnie na pewno... A tam idziemy? Nie, tam. Generalnie miasto czyste, ale jak się w te zaułki... No ale tutaj to tak jak u nas, kurwa, syf, gnój. Jak się, kurwa, gdzieś można wypierdolić śmiecia, którego nie widać, to... Dobra, chodźmy, czerwone. Matka nas namawia. Będzie nas to kosztowało 1700 ichniejszych pieniędzy. Matka ma chody u króla. Generalnie jest ładniejsza od królowej, jak zdejmie okulary. Nie. Nie? Lepiej nie. Lepiej nie, no lepiej nie. Luksemburg, chata szkło. Nie, to tak jest budynek szklany z tej naszej piosenki polskiej. Ładnie wszyscy mili. Przed chwilą wstępy się śmieliśmy z Fabiana, bo uznał, że wyjdzie wejściem. Uruchomił alarm. Murzyn przy kasie. Taki miły murzyn. Sam był, bez właściciela. Mówi, że... Co się śmiejesz? Mówi, że to jest no problem. Ja mówię, że wiem, że to nie jego problem, że to mój problem. To mój dzieciaki. Mine trouble for life. Przez całe życie. All life. Jak się zaczął, kurwa, śmiać, to na pół sklepu. Zrozumiał żart. Że dzieci to nie jest przyjemność. Tak, jest przyjemność. Jeden za drugim idą jak kaczki i co chwilę, kurwa, jeden drugiego kopie. No ale co, człowiek się zdecydował. Za mało lata mógł wsadzić do piekarnika, to by było pieczyste. A teraz już tu musi wychowywać. Kaczyński dorzucił 500. Kurwa, niech weźmie te 500 i niech wróci to, co było, kurwa, parę lat temu. W dupie mam to, kurwa, jego 500. Jak prywatne... To jest szlabane, o. I kurwa znów, idzie pan za panem. No. Spokojne, strasznie spokojne miasto, państwo. Naprawdę, policja przejeżdża, no nie widzieliśmy akurat, bo to główna ulica. Ale jak łaziliśmy tymi małymi uliczkami, to policja przejeżdża, kurwa, co minutę, co półtorej. Generalnie, a widzieliśmy potrącenie. Widzieliśmy potrącenie rowerzystki na pasach, nie nagrałem. Potrącił ją samochód, stał na pasach, czyli ją tylko piznął i ona się przewróciła. 5 radiowozów, 3 motocykle policyjne, 2 karetki i 1 straż pożarna. Kurwa, to jest obsługa, wam powiem. Obsługa. Niechcący mi się wyłączyło, wracając do tego wypadku. Naprawdę, to dbanie o obywatela, bo no kurwa, u nas to już przyjechała karetka po 17 minutach, a tutaj dziewczyna jeszcze się skórze otrzepywała. Dobra, idziemy do kempingu, później się odezwę, albo dopiero jutro. Jutro zawijamy stąd wrotki, lecimy na Niemcy i w kierunku domu. Tak wam szczerze powiem, że już mam dość tych wakacji, dużo jechałem. Zrobię żonie na pewno przyspieszony kurs jazdy kamperem, bo napierdoli, że się boi i że nie umie. Kurwa, każdy umie. No a po autostradzie dla mnie niech jedzie 90 na godzinę. Przez godzinę zrobi 90 km. Kurwa. Ja zrobię, dobra, 120. 18.
Osę mam? Z rzucią, gdzie? To jest moja osa, odczep się od niej.